klienci jednych z tych dwóch spółek staną się klientami docelowo firmy Vectra, natomiast druga spółka zostanie wraz z tą całą bazą abonentów wystawiona na sprzedaż. I klienci tej spółki drugiej do końca nie będą wiedzieli, klientami jakiej firmy się staną, dlatego że zakup będzie mógł dokonać każdy podmiot na rynku, oprócz firmy, o której teraz mówimy, Vectra, i możemy się stać nagle klientami innej firmy. Jednakże tutaj uspokajam wszystkich klientów, którzy korzystają z telewizji kablowej w tej chwili, do momentu, kiedy pod względem prawnym nie dojdzie do całkowitego połączenia wspominanych przez nas podmiotów, nie dojdzie do sprzedaży jednej ze spółek, do tego czasu dla klientów się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o treść umowy, jeżeli chodzi o cenniki, taryfikatory, czy też świadczenie usług pod względem technicznym. Tego typu zmiany na rynku, szczególnie rynku gorzowskim, śledzę uważnie. Jeżeli tego typu sytuacje następują, również staram się poprzez media, czy też na swoim profilu na portalu społecznościowym regularnie informować. Dlatego do tego czasu też warto śledzić informacje, które się będą pojawiać. No i później, jeżeli takie pisma przyjdą, to mieć wtedy, dać sobie możliwość wyboru. Tak, przeanalizować sytuację aktualną na rynku, no i podjąć świadomie decyzję.